Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Wczoraj rozpoczęliśmy nasze rekolekcje i Pan Bóg dał nam słowo o początku Ewangelii świętego Marka. Dzisiaj mamy Ewangelię świętego Łukasza, ale są ze sobą połączone. Jest mowa u świętego Marka o tym, że ludzie przychodzili ze wszystkich okolic, aby otrzymać łaskę chrztu. Wyznawali przy tym swoje grzechy, nawracali się. A dzisiaj słyszymy, że wokół Pana Jezusa też ze wszystkich okolic zgromadzili się ludzie. I byli też tacy, którzy mieli wiarę, że może Pan Jezus uzdrowić ich przyjaciela sparaliżowanego. Nieśli go na łożu. I trochę jakby inaczej niż się spodziewali, Pan Jezus na to zareagował. Po pierwsze, zobaczył ich wiarę, zobaczył tę wiarę tak bardzo żywą, że potrafili pokonać różne przeciwności. Bo może się tak zdarzać, że nawet człowiek, który chce otrzymać od Pana Jezusa jakąś łaskę, może być zatrzymywany przez różne trudności, przez nawet ludzi Kościoła. Nawet może być tak, że nie może jakby się przedostać, ale spojrzenie z góry, spojrzenie przez wiarę daje możliwość dostępu do Jezusa. I kimże jest ten człowiek sparaliżowany? To jest człowiek, który nie może sam o własnych siłach przyjść. I oni słyszą, że najpierw otrzymuje łaskę odpuszczenia grzechów. Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Największym problemem tego człowieka sparaliżowanego to był problem grzechu. My często tak bardzo mocno przywiązujemy wagę do naszych słabości cielesnych, psychicznych, ale tak naprawdę często to wszystko zaczyna się od grzechu. Naszego, cudzego. Grzech zostawia ślady również i w ciele, zostawia ślady też w naszej psychice. Dlatego powinniśmy zaczynać nasze uzdrowienie od wyznania grzechów. Nawet osoby opętane, jeżeli chcą wejść na drogę uwolnienia, uzdrowienia, to zaczynają od dobrej spowiedzi, często od spowiedzi generalnej z całego życia.
i od życia sakramentalnego. Potem wchodzą na drogę uwolnienia. Można by zobaczyć tutaj takie etapy takiego odnawiania człowieka i podobieństwa do Boga. Pierwszy etap to oczyszczenie, uwolnienie od grzechów. Drugi etap to uzdrowienie. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę uzdrawiania, uwalniania od złych, od grzechów, od odpuszczania grzechów, to powiedział do sparaliżowanego: wstań i chodź. On wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu. I został jakby posłany też do tego domu. Został namaszczony tym Bożym Słowem, dostał misję. A więc człowiek uzdrowiony to ten, który ma misję, też będzie przyprowadzał innych. To tak jak ci, którzy mieli wiarę, widzieli w swoim życiu, że mają zdrowie po to, żeby pomóc tym, którzy są chorzy. Także często ludzie, którzy sami wcześniej doświadczyli zła choroby, zła grzechu, nałogów, mogą pomagać tym, na przykład anonimowi alkoholicy pomagają tym, którzy chcą wyjść z nałogu alkoholowego. Są przecież grupy AA, są też grupy AS, to znaczy anonimowych seksoholików. Też pomagają wzajemne grupy wsparcia, żeby się wzajemnie wspierać. Bardzo ważne są modlitwy wstawiennicze. Kościół jest nam dany po to, żeby właśnie człowiek nie szedł sam do nieba, bo samemu się pogubi. Nigdy nikt nie trafi samotnie. Zawsze jest diabeł tutaj silniejszy. Dlatego ważne jest, żeby trzymać się Kościoła. W Kościele został zostawiony dar odpuszczania grzechów. Pan Jezus jest jednocześnie Bogiem wcielonym i wcielił też swoją władzę, przekazał apostołom. Po zmartwychwstaniu, po zwycięstwie nad szatanem, pierwszy dzień, w dniu zmartwychwstania, powiedział do apostołów, tchnął na nich Ducha Świętego, jakby namaścił ich pewną misją i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. My tak często koncentrujemy się na grzechach, które uczyniliśmy, ale wiemy, że na sądzie ostatecznym Pan Jezus powie też do tych, którzy nie uczynili dobra: byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, byłem chory, byłem w więzieniu, a nie usłużyliście mi. Grzechy zaniedbania również są grzechami. Warto sobie też przypomnieć tak zwane uczynki miłosierne co do duszy. Oprócz tego, co do ciała, które wypowiedziałem, jeszcze są co do duszy. I pierwszy taki uczynek miłosierny co do duszy to jest grzeszących upominać. My tak często pod wpływem tego świata, pod wpływem takiej tendencji do tolerancji, niektórzy nawet przychodzą i się spowiadają, że byli nietolerancyjni, bo komuś zwrócili uwagę. Jeżeli ktoś idzie drogą, która może go doprowadzić do potępienia, ja go nie ostrzegę, to biorę też na siebie odpowiedzialność za to, że ten człowiek nie został ostrzeżony. Czasem zdarza mi się, że przychodzą jakieś starsze kobiety i mówią: dlaczego ja tego w kościele wcześniej nie usłyszałam? Dlaczego mnie żaden ksiądz nie ostrzegł? I dlatego dokonałam aborcji, bo nigdy nie słyszałam, że nie wolno tego czynić. Słyszałam, że to jest coś normalnego, legalnego, a teraz ma syndrom poaborcyjny. Bardzo cierpi ta kobieta, choć wyznała grzechy, choć jest bardzo pobożna, to jednak nosi w sobie ten ból i może go ofiarowywać. Być może będzie ten ból przez całe życie, jako krzyż. Następny uczynek to nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować i modlić się za żywych i umarłych. To są uczynki co do duszy. Żeby dobrze przygotować się do spowiedzi, to wiemy, że są też te warunki dobrej spowiedzi. Na początek czynimy dobry rachunek sumienia. Mamy przykazania. W tym rachunku sumienia warto zatrzymać się nad pierwszym przykazaniem. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, umysłem, siłami na 100%.
że Bóg będzie na pierwszym i jedynym Panem, na pierwszym miejscu. Święty Augustyn powiedział, że jeżeli jakieś przykazanie nie jest przestrzegane, następne, to na pewno jest nieprzestrzegane to pierwsze. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli pojawia się jakiś grzech, trzeba powrócić do tego pierwszego przykazania. W tym pierwszym przykazaniu warto sobie uświadomić, że jeżeli Bóg ma być Bogiem w naszym życiu, to my mamy Mu oddać swoje życie pod Jego panowanie. On ma być Królem, Panem. Jeżeli wyznam ustami, uznam Go za swojego Pana, swoimi uczynkami to będę potwierdzał, to też poprowadzi mnie tak, że te inne przykazania nie będą nakazami, zakazami, ale staną się obietnicą Boga. I Bóg to zamieni, da swojego Ducha i sprawi Jego mocą, że obieca nam, że nie będziemy mieli innych bogów, że Jego imię będzie przez nas uwielbione, że Dzień Pański będzie przestrzegany, będzie uświęcony, że rodziców będziemy czcić, oddawać im jakiś szacunek, pomoc, serce, okazywać miłość. Sprawimy, że nie będzie w naszej naturze leżało czynienie zła, komuś czynienia jakiejś krzywdy, niszczenie drugiej osoby, czy jakaś forma nieczystości, formy jakiegoś rozwiązłości seksualnej, czy jakichś kłamstw, czy jakiejś niewierności, czy jakiejś kradzieży. To nie będzie w naszym stylu. Jeżeli będzie w nas chwała Boża, będziemy Jemu oddawać chwałę, to w drugim człowieku będzie można zauważyć Jezusa Chrystusa i Jemu będziemy służyć. Warto tak na pierwszym przykazaniu jeszcze się dłużej zatrzymać. O tym pierwszym przykazaniu jest mowa o cudzych bogach. Co to są jakieś inne bożki niż prawdziwy Bóg? To jest ktoś lub coś, co zajmuje w naszym życiu pierwsze miejsce. Czasem robiłem dzieciom pierwszokomunijnym takie ćwiczenie, zadanie do domu. Pisały później to w zeszytach do religii. Napisz, proszę, kogo lub co najbardziej boisz się stracić. I tak później czytałem czasem na tak zwanej wizycie duszpasterskiej, kolędzie, razem z rodzicami. I na pierwszym miejscu na przykład pojawił się pewnego chłopca. Najbardziej boję się stracić mamy. Ktoś napisał, najbardziej boję się stracić komputer. Ktoś tam napisał, że boi się stracić swojego tam zwierzaczka jakiegoś, którego bardzo kochał. I bardzo często w tych spisach nie pojawiał się Pan Bóg. Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej nie bały się stracić Pana Jezusa. Nie miały tej świadomości. To, co robiłem, może zbyt mało, ale widziałem, jak często rodzice jakby kasowali to wszystko, co słyszały dzieci na katechezie. Bo pierwszymi, którzy przekazują wiarę, są właśnie rodzice. My tylko wspomagamy, jesteśmy do pomocy, do jakiegoś tam wskazania, co można by przekazać rodzicom, żeby rodzice mogli przekazać dzieciom. Warto tak zauważyć, że kiedy człowiek się spowiada, może się wyspowiadać z grzechów, ale dalej jest jakby nieuzdrowiony. Dalej nie potrafi przyjąć łaski Ducha Świętego i czasem może się gdzieś na te Boże łaski zamknąć z powodu jakichś zranień. Ktoś, kto został zraniony w dzieciństwie, jakiś w formie, nie wiem, kiedy na przykład boi się kochać, zawierzyć, był odrzucony, nie doświadczał czułości, nie był otaczany jakąś troską, był zostawiony czy porzucony, to czasem później, kiedy w życiu dorosłym przychodzi czas zawierzenia Bogu, zawierzenia drugiemu człowiekowi, często staje się taki człowiek nieufny, może być tak zwanym singlem, może się szybko rozczarowywać różnymi związkami i może popadać różne grzechy. Może być jakby dwie skrajności. Albo się boi związać z jakąś osobą i unika tych związków, a może po prostu łowić coraz to więcej. Chce jakby zapełnić tę swoją pustkę, te braki. I to wszystko wykorzystuje zły duch, żeby człowieka jakoś uwieść, oszukać. Uwieść tym, że grzech to jest coś miłego, przyjemnego, dobrego,
że grzech to tylko księża mówią, że to jest złe, a to jest tak przecież takie przyjemne. No właśnie, tylko że największym chyba oszustwem złego ducha jest to, że ludzie tracą poczucie grzechu. O ile jeszcze mogą zrozumieć, że coś kogoś zabolało, bo widzą skutki swojego zachowania, to kiedy jest sytuacja, że dwoje jest usatysfakcjonowanych z tym swoim sposobem życia i swoimi grzechami, to czasem nawet rodzice zamiast upominać, to mówią, przecież oni się kochają, przecież oni są ze sobą szczęśliwi. Co ksiądz od nich chce? To, że nie mają ślubu, to, że nie wzięli związku małżeńskiego, to co to za problem? Przecież oni się kochają. Poczucie grzechu wynika z relacji do Boga. Widzimy, czy Bóg tego chce, czy też nie. Jeżeli nie, to go ranimy. Ten grzech rani Boga, rani serce Boga. Odrzucamy wtedy Boga każdym grzechem. Warto też sobie uświadomić, że są takie grzechy, które zamykają nas na działanie łaski Bożej. Mówimy o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Bóg chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jeżeli przedstawiamy Panu Bogu swoje serce w szczerości, to nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie mógł odpuścić. Dopiero kiedy człowiek się zamknie i przez to takie zamknięcie na Bożą łaskę, albo na przykład grzeszy bez chęci nawrócenia, chodzi do spowiedzi, mówi sobie tak, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma tam nawrócenia. Ja sobie trochę pogrzeszę, bo i tak przecież pójdę do spowiedzi i Pan Bóg mi przebaczy. Takie zuchwałe grzeszenie z myślą o tym, że przecież co to za problem, jest spowiedź, to ja się wyspowiadam i sobie jeszcze trochę nagrzeszę. To jest brak żalu za grzechy i jest to zamknięcie się na łaskę Ducha Świętego, który uzdrawia, nawraca. Czasem może dojść do takiej sytuacji, że człowiek zaczyna się bardzo często spowiadać. Nawet był taki król, który codziennie po grzechu w nocy grzeszył, a rano się spowiadał. Znowu z taką myślą, że w nocy zgrzeszy, to rano znowu się wyspowiadam i tak się przyzwyczaił do grzechu. Ta spowiedź nie była po to, żeby się nawrócić, tylko po to, żeby mieć spokojne sumienie. Ale tak naprawdę jego serce stawało się coraz bardziej kamienne. Jest też taka rozpacz, takie nieufanie w Boże miłosierdzie. To też człowiek zamyka się na łaskę przebaczenia. Nie chce iść do spowiedzi. Mówi, że już i tak Pan Bóg mu nie przebaczy i jest takim grzesznikiem, że nie zasługuje. Tak diabeł mu zaczyna wmawiać, że jest zły człowiekiem, że nie trzeba już tutaj nic poprawić, bo się już nie da poprawić. No to w tym momencie ważne jest, żeby nie iść za tymi uczuciami. Święty Ignacy mówi kontra agere, działać przeciwnie, pod prąd. Nawet zazdroszczenie komuś Bożej łaski, czy ta zatwardziałość serca, która nie chce nawróceń, nie chce pokuty, to też powoduje, że serce zamyka się na Bożą moc, na Boże przebaczenie. Czasem bywa tak, że człowiekowi często trudno się nawracać, ponieważ gdzieś został jakby duchowo zakażony. Zakażenie może wynikać z rzeczywistości okultystycznych, czyli z takiej wiedzy tajemnej, tak zwanej ezoterycznej, takiej magicznej, że człowiek sobie popróbuje na przykład, a wywołam sobie jakiegoś ducha. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który właśnie szukał pomocy egzorcysty, bo bawił się wywoływanie złego ducha. Później miał same problemy. Spotkałem też osobę, która miała problem, pobożną osobę, która mieszkała ze swoją koleżanką, studentką, która to właśnie ta koleżanka zrobiła coś takiego, że powiedziała sobie, no Pan Bóg mi nie pomaga, to pójdę do konkurencji. I zrobiła coś takiego, że na obrazku pierwszokomunijnym własną krwią napisała, że oddaje duszę szatanowi, żeby jej pomagał. I co się zaczęło od tego momentu dziać u nich na tej stacji, w tym pokoju? Otóż zaczęły doświadczać czyjejś obecności, bardzo nieprzyjemnej. Nawet ta koleżanka, która tego nie podpisała, doświadczała na przykład duszenia, jakby jakaś ręka była na jej szyi i nie mogła za bardzo oddychać.
Wystarczyła dobra spowiedź i kiedy pomodliłem się nad nią o uwolnienie, to wszystko minęło. Natomiast ta druga koleżanka potrzebowała egzorcysty. Ja nie jestem wyznaczony przez biskupa do rozkazywania demonom. Dopiero taki ksiądz czy biskup ma taką władzę. W Kościele została nam dana taka władza nad złymi duchami. Ale trzeba uważać rzeczywiście, bo takie formy zaproszeń działają. Mogą być inne formy, takie jak na przykład przyzywanie za pomocą różnych form z innych religii, takie na przykład za pomocą czegoś, co miałoby przynosić szczęście, jak talizmany, amulety, jakieś maski czarodziejskie, maski do kultów afrykańskich. Są różnego rodzaju rzeczy zamówione, które rzeczywiście, patrząc od strony czysto racjonalnej, nie powinny działać, ale wpływają na człowieka, wpływają na jego modlitwę. Kiedyś czytałem w takim piśmie, miłujcie się, że pewien ksiądz stosował wahadełko i pewna kobieta, która była zelatorką, czyli prowadziła kółko różańcowe, przyszła do niego i mówiła, że ją boli głowa. No i wziął to wahadełko i mówi, zdejmę ten ból z twojej głowy. I rzeczywiście przestała ją boleć głowa. Ale kiedy wróciła do domu, nie potrafiła odmówić różańca. Coś ją ciągle przeszkadzało, nie mogła się skupić. Miała duże problemy i dopiero kiedy poszła do egzorcysty, została uwolniona, ponieważ okazuje się, że korzystanie z takich mocy, niezależnie czy to robi ksiądz, czy biskup, czy jakaś siostra zakonna, to zawsze jakoś jest jakimś otwarciem. Trzeba uważać, trzeba to oddawać Panu Bogu, nie dać się jakoś oszukać. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z pewnym studentem, który mówił, że opuścił Kościół katolicki dlatego, że poszukiwał jakiejś większej mocy, bo tutaj tak ludzie przychodzą, udają, że są wierzący, a na zewnątrz nic się nie zmienia. On chciał mieć taką jakąś doskonałą duszę, chciał też umieć uzdrawiać, tak jak Pan Jezus. No i wstąpił, pewna siostra Mariusza Buga, już nieżyjąca, zainicjowała go do sztuki uzdrawiania reiki. No i niestety po tej inicjacji właśnie przestał chodzić do kościoła. I powiedziałem mu tak, ty mówisz, że szukasz Boga, szukasz Jego woli, a gdyby się okazało, że ta siła, ta moc wcale od Boga nie pochodzi, czy gotów byłbyś pomodlić się w ten sposób, Panie Boże, jeżeli ta moc nie pochodzi od Ciebie, to zabierz mi ją? Odpowiedział, nie, ja ją chcę mieć, bo jest mi potrzebna, bo ja się nią leczę. No właśnie, tutaj dokonał takiego wyboru. Do lat 90. Kościół jeszcze nie miał takiego rozeznania. Czasem w kościołach przyjmowano różnych bioenergoterapeutów, różnych uzdrawiaczy, ale na przykład na Uniwersytecie Gdańskim w 1996 roku zrobiono taką konferencję Kościół o bioenergoterapii, o leczeniu niekonwencjonalnym. Zaproszono właśnie bioenergoterapeutów, żeby takich wierzących, chodzących na mszę świętą, modlących się, zaproszono do tego, żeby właśnie ofiarowali swoje umiejętności Panu Bogu. To znaczy najpierw wyspowiadali się, a potem wypowiedzieli, że to jest dobra moc, bo ludzie wracają do zdrowia. I żeby oddali to Panu Bogu i że jeżeli to jest od Niego, żeby mogli dalej tym posługiwać. I kiedy dokonywali takiej modlitwy, okazywało się, że Pan Bóg zabierał im tę moc, jakby ich uwalniał. Bo okazywało się, że ta moc wcale nie pochodzi od Boga. I dzisiaj warto też tak sobie uświadomić, że diabeł próbuje nas pewne rzeczy zwieść, oszukać. Często młodzi ludzie też próbują różnych nowych doświadczeń, popadają w różne sekty. Pamiętam taką rozmowę z chłopakiem, który był kiedyś ministrantem, potem został satanistą i mówił, że obraził się na Pana Boga, bo był w kościele i stracił przytomność, ponieważ cegła w takim nowo budującym się kościele spadła mu na głowę, obudził się w szpitalu. I potem zdarzyło się, że będąc już tym satanistą, miał wiele prób samobójczych, nieudanych, w końcu trafił do więzienia za kradzież, za posiadanie też broni.
I w tym więzieniu przeżył takie doświadczenie Boga. Gorzko płakał przez te 48 godzin, był sam. I doświadczył, że Bóg go nie opuścił, że Bóg jest przy nim. I kiedy wyszedł z więzienia, przyszedł do spowiedzi, wyspowiadał się, ale mu później tłumaczyłem, słuchaj, nie wystarczy być oczyszczonym. Trzeba jeszcze być uzdrowionym, napełnionym. Ty potrzebujesz egzorcyzmów. Ale niestety ani nie wstąpił do żadnej wspólnoty, nie poszedł do egzorcysty. Kiedy go spotkałem po iluś tam latach, tak się zdarzyło, że w szpitalu go spotkałem, to odpowiedział, że już nie jest w kościele, że niestety odkrył swoją nową tożsamość, ponieważ kiedy urodziło mu się dziecko, stwierdził, że jest homoseksualistą i rozbił małżeństwo, związał się z jakimś innym panem, który miał żonę i dzieci. I o wiele trudniej mi się rozmawiało z tym człowiekiem, nie jako satanistą, tylko homoseksualistą, który nagle odkrył, że ma taką tożsamość. Wydaje się, że to była forma nowego opętania złego ducha. I dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy wielkiej mocy Ducha Świętego, bo jest ogromne zamieszanie. I takim ludziom bardzo trudno jest wychodzić z takiego uzależnienia. Kiedy są parady, kiedy są takie programy, które mówią, że to jest coś normalnego. Nie, to nie jest normalne. To jest choroba, to się leczy. Tylko od pewnego czasu tego nie wolno mówić. Nawet na Uniwersytecie Warszawskim takie prace naukowe, które to opisują, muszą mówić o cierpieniu, ale nie można użyć słowa choroba. Jest jakiś terroryzm naukowy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Pana Jezusa, który podnosi tego chorego, sparaliżowanego człowieka, zobaczmy, że nasza ludzkość staje się jakby taka sparaliżowana. Czasem sparaliżowana jakimś taką poprawnością polityczną, jakimś takim rodzajem przymusu do tego, żeby tak myśleć. Pan Jezus wchodzi w nasze myślenie po to, żeby je uzdrawiać. Często największą chorobą, która prowadzi do grzechu, to jest idea. Ktoś powiedział, że ani jakiś wirus, ani jakaś bakteria tak nie niszczą społeczeństwa, żadne takie epidemie, jak niszczą różne fałszywe ideologie, fałszywa idea. Kłamstwo, które człowiek przyjmuje za prawdę, tak jak było kłamstwo związane z narodowym socjalizmem, potem z komunizmem, czy dzisiaj z nowym neomarksizmem, to powoduje, że człowiek otwiera się na złe moce. Zobaczmy, jak kraje komunistyczne, jak nagle stawały się dalekie od Boga, wypraszały swoich granic Boga. I to można powiedzieć, że to było związane z tym kłamstwem, tak zwanym grzechem przeciwko prawdzie Bożej. Jednym z takich właśnie grzechów przeciwko Duchowi Świętemu jest sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Wtedy człowiek zamyka się na łaskę Ducha Świętego. My tak często skupiamy się na moralności, na tym, żeby dobrze czynić, być dobrym człowiekiem, ale przecież Pan Jezus sam powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ktoś może powiedzieć, nieważne w jakiej wierze jesteś, ważne, żebyś wierzył. Nie, no właśnie ważne, bo są takie wiary, które prowadzą do piekła. Jest taka wiara, którą wierzy diabeł. Święty Jakub napisał, mówisz, wierzysz, to dobrze, że mówisz, że wierzysz, ale demony też wierzą. Demony są wierzące, więc potrzeba nam prawdziwej wiary, wiary dziecka, wiary chrześcijańskiej, bo inna wiara, wiara demoniczna, może nas doprowadzić do piekła. I dzisiaj na koniec już tak, żeby nie zakończyć pesymistycznie, to chcielibyśmy zobaczyć tego człowieka, który wraca uzdrowiony. Zobaczmy, że on najpierw stał, potem wziął swoje łoże. Wcześniej to łoże panowało nad nim. Więc ci ludzie nieśli to łoże, to tam, gdzie był zaniesiony na tym łożu, to musiał się na to zgodzić. Ale od tego momentu w pewnym sensie miał więcej pracy. Było mu ciężej. Może tak być, że człowiek zniewolony
poddany złemu duchowi, sparaliżowany grzechem, już rezygnuje z tego, z tej pracy nad sobą, jest mu lżej, jest leniwy, nic nie musi robić. Ale uzdrowiony, nawrócony i uzdrowiony musi podejmować pracę. On nie zostawia tego łoża, on je dźwiga. Jest to dla niego jakiś rodzaj ciężaru. Święty Paweł, kiedy się nawrócił, to później opisywał w 13 rozdziale, drugim liście do Koryntian, że miał jakiś oścień szatana, który go policzkował. 3 razy prosił Pana Jezusa, żeby ten oścień został oddalony, a Pan Jezus mu powiedział: nie, nie, wystarczy Ci mojej łaski, bo moc słabości się doskonali. Czasem właśnie ćwiczenia powodują, że człowiek staje się silniejszy. I Pan Jezus zaprasza nas do takiej walki, żebyśmy byli silniejsi. I nie znikną pokusy, może czasem będą jeszcze większe, ale będziemy mieli jeszcze więcej mocy Ducha Świętego. I o tę moc jutro szczególnie będziemy prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe.